Poziom 112 to 113 poziom Bakrumów. Poziom ten to duże pomieszczenie, około 800 na 800 metrów, wypełnione ekstremalną mgłą. Wędrowcy, którzy odwiedzili ten poziom, donoszą, że nie można zobaczyć więcej niż jedną stopę od siebie. Podłoga wykonana jest z grubego dywanu martwych muchomorów. Ściany wydają się być typową, białą płytą gipsowo-kartonową, a mgła jest zbyt gęsta, by zobaczyć, jak wygląda sufit. Jednymi istotami są tu myśliciele i okazjonalnie Strider, a znaleźć tu można wodę migdałową i płyn Smilera. Siedlisko, poziom 112. Myśliciele występują wyłącznie na poziomie 112. Szacuje się, że istnieje ich tylko 50, z łatwością mieściłoby je na liście zagrożonych, gdyby żyły w frontroomach. Myśliciele to ludzkie mózgi z mackami rozmieszczonymi wokół pnia mózgu. Używają tych macek do chodzenia i atakowania wędrowców. Zachowanie. Jeśli myśliciel zauważy wędrowca, rzuci się na niego i przylgnie do niego swoimi mackami, macki utworzą ogromne pręgi, które pozostawione bez opieki mogą zacząć krwawić i spowodować poważną utratę krwi. Biologia. Myśliciel jest średniej wielkości ludzkim mózgiem ze wszystkimi normalnymi częściami i płatami. Jedną zauważoną różnicą są macki rozmieszczone wokół pnia mózgu. Myśliciele wydają się mieć żadnych oczu, uszu ani innych narządów zmysłów, a mimo to mogą dość łatwo wykryć wędrowców. Odkrycie. Myśliciel został odkryty 1 listopada 2020 roku wraz z poziomem 112. Wędrowiec, który jako pierwszy odkrył to miejsce, zgłosił, że po prostu patrzył na mózg, próbując dowiedzieć się, jak to działa. Nagle został teleportowany do wielkiej biblioteki. Ta biblioteka to prawdopodobnie The End. Co robić, a czego nie? Unikać, odklej go jak najszybciej, jeśli cię zaatakuje, bandażować rany. Nie zbliżaj się do niego, nie ignoruj ran. W centrum poziomu 112 znajduje się mała studnia z wodą nerkowcową o głębokości około 50 metrów. Nożni świadkowie donoszą, że w studni widziano samotną rybę, ale jest to niepotwierdzone. Nie jest to niepotwierdzony. Ten poziom to mój dom. Z dala od domu, moje miejsce schronienia, ale oni zabrali moją krew, mój Ichor. Więc teraz pływam we własnych łzach. Bazy, społeczności, placówki. Na tym poziomie nie ma żadnych znanych baz, placówek czy też społeczności. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Jezioro migdałowe, czy tak to się nazywa? Oczywiście nie ma tam już migdałów. Wskakuj, spotkamy się tam. Zawsze będę twoim sprzymierzeńcem. Wyjścia. Pozostanie na poziomie 112 wystarczająco długo wydaje się uruchamiać pewien rodzaj procesu teleportacji, który przynosi cię do końca. I cóż, to było na tyle z tego poziomu. Jeśli trwaliście do końca, zostawcie po sobie znak w komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam was też do wsparcia kanału. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. Ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.